Dzień dobry Państwu, witam w programie. Minął tydzień, dzisiaj w żelaznym składzie. Kolega Adam Śmiech-Pabianice. Witam Państwa, witam kolegów. Kolega Mateusz Piskorski na tle baneru Myśli Polskiej. Dzień dobry i dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, ten baner był obecny kilka dni temu, dwa dni temu w Krakowie na pierwszym zebraniu Klubu Myśli Polskiej. Parę słów o tym powiemy i już w tej chwili wrócił do bazy. Kolega Przemysław Piasta na tradycyjnym tle. Tak jest, na tradycyjnym tle. Witam kolegów, witam Państwa. Dziękuję i ja, Jan Engelgard, też na tradycyjnym tle. Proszę Panów, wydarzeń było dużo, ale jakby przykuwało uwagę wszystkich szczyt chińsko-rosyjski i od tego byśmy zaczęli, a potem poruszymy temat krajowy i oczywiście Michałki. Jeżeli chodzi o wizytę przywódcy Chin Xi Jinpinga w Moskwie, to oczywiście tradycyjnie nam zreferuje wyniki tej wizyty kolega Mateusz Piskorski. Ja bym tylko ukierunkował naszą dyskusję. Po pierwsze, jakie to ma znaczenie dla Europy, dla świata, dla wojny? Mniej może dla stosunków chińsko-rosyjskich, ale tego się nie da uniknąć. I drugie, jak w Polsce to odebrano? Bo u nas komentarze początkowo były takie, no to Chińczycy im tutaj pokażą i tak dalej, wymuszą coś i tak dalej, postawią do pionu Putina, o takie były oczekiwania. Potem były różne komentarze, niektóre były, że nic nie uzyskał Putin i tak dalej, inne, że to jest jednak bardzo ważne jakby poparcie polityczne ze strony Chin dla Putina i dla Rosji, chociaż jak wiemy, jeden z publicystów i komentatorów, Witold Jurasz, twierdził, że to nie była wizyta u Putina, tylko w Rosji, no ale to już się nadaje do Michałków. No więc jest kilka pytań wokół tej wizyty, rzeczywiście to było bardzo ważne i jakie to może mieć w przyszłości konsekwencje dla rozwoju sytuacji. Tradycyjnie zacznie kolega Mateusz Piskorski. To jest tak obszerny temat, to jest tak obszerne zagadnienie, że naprawdę trudno dokonywać tutaj jakichś podsumowań, bo wszystko będzie ułomne. Musimy powiedzieć tylko jedną rzecz, że jeśli chodzi o polskie komentarze, ja zacznę od końca, to ja przestałem śledzić te polskie komentarze, kiedy jeden z komentatorów jeszcze przed wizytą Xi Jinpinga w Moskwie już pisał, oczywiście bzdury pisał, ale już twierdził, że wie, co będzie miało miejsce w ciągu najbliższych 3 dni. I to wcale wydawałoby się nie dyletant, bo z pewnym doświadczeniem w dyplomacji. Więc u nas tak mniej więcej wyglądały komentarze. Z tych późniejszych zrezygnowałem, bo jak sądzę, to jest myślenie życzeniowe. Lepiej czytać media chińskie, media rosyjskie i z nich dowiadywać się na temat tego, co się rzeczywiście stało, a najlepiej w ogóle przeczytać i sięgnąć po źródła, czyli po wystąpienia obu liderów, no i przeczytać, zadać sobie spory trud, bo tego jest dużo, tego jest co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt różnych dokumentów, przeczytać sobie zawarte porozumienia podczas tych wizyt. I jeśli taki trud sobie wszyscy zadamy, to zrozumiemy, że po pierwsze, syntetyzując, po pierwsze, chińska dyplomacja nie używa pewnych słów nadaremno, nie używa ich w sposób dekoracyjny. I jeśli Xi Jinping mówi o dwóch rzeczach, po pierwsze o tym, że mamy do czynienia z najistotniejszymi procesami od 100 lat mniej więcej, a taka była treść Xi Jinpinga, z najistotniejszymi przemianami i transformacją świata od stulecia. A po drugie mówi, że w ramach tej transformacji dochodzi do ścisłej współpracy, nie sojuszu, uwaga, zaraz do tego przejdę, ale do strategicznego, wszechstronnego partnerstwa rosyjsko-chińskiego. To oznacza, że de facto mamy do czynienia z zrozumieniem przez Pekin, że Chiny są następne, jeśli chodzi o jakieś próby destabilizacji czy wciągnięcia ich w konflikty, niekoniecznie tajwańskie, ale w ogóle konflikty regionalne, mamy destabilizację w Pakistanie, mamy próby destabilizacji innych krajów znajdujących się wokół Chin, czy bezpośrednio, czy pośrednio z nimi sąsiadujących. Więc najkrócej rzecz ujmując, w Pekinie zrozumiano konieczność współpracy, współdziałania z Federacją Rosyjską i budowy drugiego
co najmniej drugiego bieguna w tym świecie, który niektórzy chcieliby widzieć w dalszym ciągu światem jednobiegunowym, światem hegemonii amerykańskiej. I to na poziomie deklaracji politycznych. O sojuszu Xi Jinping nie mówił. Dlaczego? Dlatego, że cała polityka współczesnych Chin polega na odrzuceniu koncepcji blokowości i budowania bloków w oparciu o jakieś stałe, ścisłe sojusze. Zwróćmy na to uwagę, że tam nie pojawia się słowo sojusz i ono się nie pojawia nie dlatego, że de facto w naszym zachodnim rozumieniu sojusz nie powstał, ale dlatego, że chińska dyplomacja jak ognia takiej formuły unika. No i to jest warstwa ideowa, którą zaprezentował Xi Jinping, a warstwa praktyczna, którą zaprezentował Władimir Putin, to jest historyczna deklaracja o tym, że Rosja w handlu nie tylko z Chinami, ale z krajami Azji, Afryki, a nawet Ameryki Łacińskiej przechodzić będzie od rozliczeń dolarowych na rozliczenia w chińskich juanach. I to jest przyspieszenie procesu dedolaryzacji świata. Zwróćmy uwagę, jak zachował się na giełdach dolar po tej jednej deklaracji. Po tej jednej deklaracji amerykański dolar poszybował w dół. A później się odbił w wyniku interwencji oczywiście podjętej przez Rezerwę Federalną. Natomiast to był przedsmak tego, co może oczekiwać tą hegemonię wciąż jeszcze, czy silną pozycję dolara, na której opiera się próba zachowania geopolitycznej dominacji Stanów Zjednoczonych, ta obecna. Więc to jest faktycznie wydarzenie epokowe. Zgadzam się z chińskim przywódcą, że tak to wydarzenie można określić i uważam, że od tej pory Stanom Zjednoczonym czy blokowi anglosaskiemu będzie już tylko i wyłącznie trudniej i ciężej zachowywać dotychczasową pozycję. Nie ma żadnej izolacji Władimira Putina. Niektórym wydawało się, że to idiotyczne, kabaretowe rozstrzygnięcie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze coś zmieni, że Xi Jinping, nie wiem, przestraszy się spotkań z Władimirem Putinem. No ale przecież zarówno w Pekinie, jak i w Waszyngtonie, notabene też w Moskwie i we wszystkich innych poważnych stolicach, poza niestety stolicami europejskimi, wszyscy wiedzą, że MTK, Międzynarodowy Trybunał Karny, jest przedsięwzięciem bardziej kabaretowym niż realnym instrumentem wymiaru sprawiedliwości na arenie międzynarodowej, więc nikt tego poważnie nie potraktował. Oto taka kolejna drobna złośliwość. Mamy nowy rozdział, rozdział, w którym na naszych oczach najprawdopodobniej, chociaż to będzie oczywiście proces, a nie stryknięcie palcami, na naszych oczach upadać będzie i degradować dotychczasowa pozycja hegemoniczna Stanów Zjednoczonych. Myślę, że tytułem wstępu chyba tak można podsumować to, co się wydarzyło. Dziękuję, bo tu wątków rzeczywiście było dużo. Moglibyśmy wstęp robić bardzo długi. Ja bym zwrócił tutaj uwagę na ten plan pokojowy chiński, który Rosja przyjęła. On oczywiście zarzuca się mu, że jest ogólnikowy i Zachód atakuje ten plan, że nie potępia agresji. Zresztą były wypowiedzi przedstawicieli administracji amerykańskiej, że ta wizyta nic nie wnosi w tej sprawie, dlatego że Chiny nie potępiły Rosji. No nie wiem, czy ktoś w Ameryce liczył na to, że to nastąpi. To jest chyba naiwne, ale jest bardzo ciekawa informacja, że już chyba w przyszłym miesiącu do Chin wybierają się dwaj przywódcy europejscy, między innymi premier Hiszpanii, i że głównym tematem rozmów właśnie będzie ten plan pokojowy. Mówi się też, że Chińczycy zezwolą na rozmowę przewodniczącego z Wołodymyr Zełenskim. Przetrzymali go trochę w przedpokoju. Czy można wobec tego mówić, że Chiny ze swoją taką strategią pokojową, no bo przecież wiemy, że to ta strategia pokojowa jest im korzystna dla nich ze względu na ich interesy gospodarcze, może mieć jakąś szansę? Czy Amerykanom uda się to storpedować, czy no, bo będzie w pewnym momencie, jak na przykład Europa by powiedziała, no to jednak jest jakaś szansa. I co, i Amerykanie zostaną z Zełenskim razem? Albo może nawet bez Zełenskiego, oczywiście tutaj już spekuluję. Kolega Śmiech. Nie, no oczywiście należy pamiętać również o kilku słowach, które padły, bardzo ważnych mi się wydaje, w kontekście tego, co kolega powiedział, tych wizyt, które mają nastąpić.
że Rosja nie wyobraża sobie jakichkolwiek rozmów z udziałem takich krajów jak Stany Zjednoczone, Francja i Niemcy. To jest ciekawe, bo do tej pory Francja i Niemcy uchodziły za te kraje, które no, przynajmniej próbowały w sposób odmienny od obowiązującego w świecie amerykańskim ułożyć sobie stosunki z Rosją, no ale po ostatnich zmianach, zwłaszcza no, wszyscy obserwowaliśmy zmiany dotyczące polityki Niemiec, ale również no, Francja zdecydowała się na dozbrajanie Ukrainy, w związku z tym, no cóż, wydaje się, że kraje te przynajmniej, biorąc pod uwagę oczywiście, że jest to werbalne stwierdzenie, ale myślę, że będzie miało ono konsekwencje w postaci takiej, że rzeczywiście wypadną one z tego pierwszego wyboru, jeżeli chodzi o rozmowy z Zachodem. I w związku z tym to, co kolega powiedział, nabiera dużo większego znaczenia z punktu widzenia Europy i być może jest miejsce na inne kraje, które mogą przejąć, no, na ile poważnie i merytorycznie, ale jednak pałeczkę, jeżeli chodzi o cały ten konflikt. To jest wszystko bardzo istotne i myślę, że to stwierdzenie wyłączające te kraje, o których wspomniałem, jest jednym z najważniejszych rezultatów tego spotkania pomiędzy Putinem a Xi Jinpingiem, ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na ważną rzecz, bo tutaj wspominał Mateusz o tym, że Rosja no, będzie współpracować z Azją, z Afryką, z Ameryką Południową. Natomiast nie wszędzie znajdowała się łatwa do znalezienia wiadomość, że dzień przed spotkaniem z przywódcą Chin w Moskwie odbyła się konferencja pod nazwą Rosja-Afryka w Multipolar World, no, czyli w wielobiegunowym świecie. Jest to konferencja, która zresztą nie jest ostatnią, bo już następna jest przewidziana na najbliższy lipiec. Jeden z komentatorów amerykańskich zwrócił uwagę, że w jakimś sensie powtarza się historia, kiedy ruch państw niezaangażowanych podobnie licznie zjawiał się w Moskwie i popierał antyimperialistyczne stanowisko, w tym wypadku Związku Radzieckiego. Co chciałem jeszcze zaznaczyć, bo nie powiedziałem tego, że było to 40 delegacji państw afrykańskich. Także ma to ogromne znaczenie. Już w którymś z poprzednich programów mówiliśmy o ministrze spraw zagranicznych Ugandy, który mówił o tym, że Zachód, będący spadkobiercą kolonializmu, wymaga od swoich byłych kolonii zajęcia postawy antyrosyjskiej i że państwa afrykańskie, on to mówił oczywiście w imieniu Ugandy, ale również pośrednio w imieniu innych państw afrykańskich, po prostu odrzucają takie stanowisko i również powoływał się na politykę z czasów Związku Radzieckiego, która była lepiej widziana w Afryce niż polityka państw kolonialnych czy też postkolonialnych. W momencie, kiedy ta konferencja się odbywała, Władimir Putin anulował 20 miliardów dolarów długu, które miały wobec Rosji państwa afrykańskie. Także to jest bardzo istotne, dlatego że no jest to ogromny rynek nie tylko w sensie ekonomicznym, gospodarczym, ale również w sensie politycznym. I tutaj wyraźnie Rosja wygrywa. Mnie zawsze te tematy afrykańskie były bliskie, dlatego to podkreślam i może tyle w tym wejściu. Dziękuję. No właśnie, bo ja też nie wiedziałem o tym, co kolega Piskorski powiedział, że Rosja mówi, że Francja i Niemcy to nie muszą być ci główni partnerzy. Może to wynika z tego rozczarowania, bo już Francja i Niemcy były gwarantem porozumień mińskich i wiemy, jak to się skończyło. Jeżeli punkt ciężkości rozmów pokojowych przeniesie się do Pekinu, a na razie na to wygląda, to ja mam takie pytanie do kolegi Przemysława Piasty. Czy według kolegi władze ukraińskie byłyby w jakiejś perspektywie gotowe do powiedzenia w ten sposób? No już dalej nie będziemy tego kontynuować, za dużo już nas zginęło, jednak pokój jest najważniejszy i będziemy
skorzystamy z pośrednictwa z Chin. Czy to jest w ogóle możliwe? Bo u nas głosy są takie. Ta propozycja chińska to jest blef, chodzi tylko o to, żeby zamrozić konflikt. Rosja się przygotuje jeszcze bardziej i uderzy ponownie. Kolega Piasta. Dziękuję bardzo. Kolega zadał to pytanie w niewłaściwy sposób. Kolega spytał, czy władze ukraińskie byłyby skłonne. Władze ukraińskie mają do gadania tyle, o ile mogą sobie, że tak powiem, pogadać przy kawie czy przy jakimś mocniejszym trunku między sobą. A jeśli chodzi o decyzje międzynarodowe, to są oni tylko i wyłącznie wykonawcami tego, co się im każe robić. Ja zadam Państwu zagadkę. Zgadnijcie, w jakim języku porozumiewa się ochrona pana prezydenta Zełenskiego. Czy jest to język ukraiński albo rosyjski? No w żadnym wypadku to jest język angielski. Po pierwsze, dlatego, że pan Zełenski, a w zasadzie ludzie, którzy za nim stoją, nie ufają ukraińskim służbom. No, po drugie, dlatego, że ta ochrona jednocześnie pilnuje pana prezydenta i jego najbliższego otoczenia, aby nic niewłaściwego nie wykonał. To wszystko są wykonawcy na bardzo, bardzo krótkiej smyczy woli Stanów Zjednoczonych, woli Wielkiej Brytanii, która też wyraża w tym momencie wolę Stanów Zjednoczonych. Agenci CIA pilnują rząd ukraińskiego w bardzo, bardzo ścisły sposób i rząd ukraiński sobie może coś chcieć albo czegoś nie chcieć, ale bez zielonego światła z Waszyngtonu nie zrobi absolutnie nic. W związku z powyższym propozycje chińskie oczywiście są propozycjami poważnymi, ale zostały postawione z pełną świadomością, iż najprawdopodobniej zostaną one odrzucone. W dyplomacji tego typu gra jest jak najbardziej dopuszczalna, jest jak najbardziej powszechna. Natomiast tak czy inaczej te propozycje wybrzmiały. Chiny stają się graczem globalnym, stały się tym graczem globalnym już od dłuższego czasu. No i to kolejny, że tak powiem, widomy znak erozji tego systemu jednobiegunowego, w którym przeszło nam przez te ostatnie dekady żyć. A tych syndromów erozji tego systemu jest znacznie więcej. W tej chwili można powiedzieć, że hegemonia Stanów Zjednoczonych opierała się przede wszystkim na dolarze jako walucie, która była walutą dominującą w światowej wymianie, w szczególności jeśli chodzi o surowce energetyczne. Tymczasem szczególnie w tym zakresie ten szczyt w Moskwie był dla Stanów Zjednoczonych dotkliwy. Jak dla mnie taką istotną deklaracją była deklaracja prezydenta Putina, który ogłosił, że Rosja jest gotowa przejść na juana w rozliczeniach międzynarodowych i to jest absolutnie rewolucyjna sprawa, ponieważ jeśli w istocie rzeczy juan stałby się międzynarodową walutą w rozliczeniach, w szczególności rozliczeniach, jeśli chodzi właśnie o surowce energetyczne, no to dolar byłby w poważnym kłopocie, a skoro w poważnym kłopocie będzie dolar, to w poważnym kłopocie będą także Stany Zjednoczone, które właśnie na sile dolara, którego mogą dowolnie emitować, budują swoją potęgę militarną i potęgę gospodarczą, bo to jedno z drugim jest przecież ściśle powiązane. Ja przypominam, szanowni Państwo, o tym już mówiliśmy jakiś czas temu, że państwa BRICS od dłuższego czasu pracują nad alternatywą dla systemu płatniczego SWIFT. Jeśli ktoś nie pamięta, czym jest ten system płatniczy SWIFT, to jest taki system elektroniczny, który umożliwia przeprowadzanie transakcji międzynarodowych. Oczywiście ten system jest w tej chwili także pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Jeśli dojdzie do stworzenia realnej alternatywy wobec SWIFT-u, jeśli dojdzie do faktycznego przejścia w rozliczeniach międzynarodowych, na przykład na juan albo na jakąś walutę, którą wykreują nam państwa BRICS-u, wtedy możemy mieć do czynienia z taką oto sytuacją, że hegemonia Stanów Zjednoczonych po prostu legnie nam i to w perspektywie bardzo, bardzo krótkiego czasu, być może nawet w perspektywie dekady. Oczywiście to nie jest tak, że Amerykanie tego nie wiedzą, Amerykanie to wiedzą, doskonale to rozumieją i zrobią wszystko, aby do tego nie doszło. No i jak dalece wszystko, zapewne przekonamy się w najbliższych miesiącach. Ja zwracam Państwu uwagę na jeszcze jeden czynnik. Rosja i Chiny postawiły na długofalową rozbudowę infrastruktury do transportu surowców. Generalnie chodzi o to, że Rosja surowce ma w ogromnej ilości, Chiny te surowce w ogromnej ilości potrzebują, aby utrzymać dynamikę swojej gospodarki, aby utrzymać dynamikę swojego rozwoju. A zatem możemy spodziewać się, że nastąpi właśnie gwałtowny rozwój tej infrastruktury służącej transportowi rzeczonych surowców energetycznych. Co zatem idzie? Chiny uniezależnią się ostatecznie od transportu morskiego, nad którym tutaj wracamy do głównego wątku. Kontrolę pieczę sprawują przecież również w tej chwili Stany Zjednoczone przy pomocy swoich państw satelickich. A zatem dochodzimy do tego momentu, kiedy Chiny de facto od Stanów Zjednoczonych się uniezależniły i de facto weszły na ścieżkę samodzielnego rozwoju. Ta ścieżka prowadzi je do zwycięstwa. No, geopolityka jest tutaj bezwzględna. Widzicie Państwo za mną mapę, ten kto panuje nad rozległym lądem euroazjatyckim, jeśli uda mu się opanować oczywiście cały ten ląd, będzie panował nad całym światem. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania przez całe dekady skutecznie temu zapobiegały, skutecznie zapobiegały wytworzeniu się takiej siły, która de facto skontrolowałaby cały ten olbrzymi kontynent. W tej chwili
Chiny wychodzą tutaj bardzo mocno na prowadzenie. Jeśli Stany Zjednoczone nie zrobią czegoś gwałtownego, jeśli nie zrobią czegoś, co w radykalny sposób zahamuje marsz Chin, no to możemy spodziewać się, że to prowadzenie osiągną. Żaden hegemon na coś takiego nie pozwala. A to oznacza, szanowni państwo, że będziemy żyli w bardzo ciekawych, a co za tym idzie, bardzo niespokojnych czasach. To może tyle w tej rundzie. Dziękuję. Ja nie wiem, czy koledzy będą jeszcze coś podsumowywać, bo ja bym jeszcze miał jeden temat z tym związany, to znaczy polityka polska i Chiny. Myśmy to kiedyś mówili już, nie, ale nie, to w przeglądzie prasy o takich kontaktach, które jednak, no nie tyle rząd, ale prezydent podtrzymuje z przewodniczącym czy z prezydentem Chin, myślę o Andrzeju Dudzie. Chociaż interpretowane jest to, że jemu zależy na poparciu tam w organizacjach międzynarodowych, ale fakt faktem, że Polska nie ma najgorszych stosunków z Chinami. Chociaż komentarze te, o których kolega mówił, ja też czytałem, były pełne złośliwości po tej wizycie w Moskwie i na przykład czytałem taką analizę, że tu Putin nic nie uzyskał, ponieważ nie podpisano głównego kontraktu, czyli Siła Syberii 2, czyli ten rurociąg czy gazociąg, który ma być uruchomiony, ale prawdopodobnie będzie uruchomiony w terminie, czy podpisany traktat będzie, czy układ będzie w innym terminie. Ale pytanie na koniec i proszę o krótkie wypowiedzi. Jeszcze kolega Piskorski jakby odpowiedział, dlaczego na liście krajów, z którymi nie będzie się rozmawiać, nie ma Wielkiej Brytanii, a jest tylko Francja i Niemcy. Czyli kolega ad vocem pierwszy, tak. Mateusz Piskorski. Tak, ale jeszcze wracając do tych Chin, to naprawdę jest żenujące, bo podczas tych spotkań było podpisane porozumienie, o którym, jak kolega wspomniał, polscy dziennikarze albo nie wiedzieli, albo nie chcieli wiedzieć, mianowicie porozumienie dotyczące właśnie budowy gazociągu Siła Syberii 2. Właśnie teraz podpisano to porozumienie. I kilkadziesiąt w sumie takich ekonomicznych, innych strategicznie ważnych porozumień, na przykład, o tym nie zdążyliśmy powiedzieć, porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wykorzystywania tak zwanej północnej drogi morskiej, czyli drogi arktycznej przez wody Oceanu Arktycznego, wody w dużym stopniu rosyjskie. No? Czyli ta północna droga morska jako najistotniejszy i skracający bardzo i czyniący bardziej bezpiecznym transport z Chin do Europy potencjalnie. Więc takich umów jest naprawdę mnóstwo i przestajemy się tutaj oszukiwać, bo to jest komplementarne, to są gospodarki komplementarne. Tak jak mówiliśmy o komplementarności gospodarek niemieckiej i rosyjskiej, to teraz Niemcy zmuszone, właściwie przyciśnięte przez buta amerykańskiego i rezygnujące ze współpracy całkiem racjonalnej z ich punktu widzenia z Federacją Rosyjską, zostaną zastąpione przez Chiny i to Chiny będą dawały tam technologię. I tak już na koniec, na zupełnym marginesie. Ostatnio analizowałem i rozmawiałem też z Rosjanami na temat ich rynku motoryzacyjnego. Znaczy już w tej chwili widać to po rynku motoryzacyjnym. Najdroższe, ekskluzywne samochody klasy premium zostały już zastąpione przez marki chińskie, które zaczynają się cieszyć całkiem niezłą opinią. To wcale nie jest tak, jak nam się wydawało 20 lat temu, jakiś chłam, prawda, jakościowe dno. Chińszczyzna, jak kiedyś mówiono, że jest synonimem taniości, ale jednocześnie słabej jakości. Absolutnie nie. W tej chwili Rosjanie przysiadają się z Mercedesów, których Niemcy im nie chcą sprzedawać, muszą kupować je przez pośredników, na samochody chińskie, na samochody koreańskie, południowo-koreańskie oczywiście, które też tam idą całkiem nieźle, więc to też jest część tego i przyczyna tego, że w ubiegłym roku, tak żeby jeszcze ostatnią rzecz uzmysłowić, w ubiegłym roku obroty handlowe chińsko-rosyjskie wyniosły 180 miliardów dolarów, a w tym roku, jak zapowiadają obaj przywódcy Chin i Rosji, powinny według większości prognoz przekroczyć kwotę 200 miliardów dolarów. I to skala współpracy, o której mówimy. No to właśnie ciekawe, bo co kolega mówił, że podpisano jednak to porozumienie w sprawie Syberii 2, bo u nas w jednym z gazet było, że Chińczycy przetrzymują w przedpokoju Rosjan i tak dalej. To, co najbardziej Putinowi zależało, czyli na tym układzie w sprawie Syberii 2, to zostało niezrealizowane. Czyli co, jesteśmy cały czas dezinformowani. Myślenie życzeniowe plus oszustwa. Tak to należy skonstatować.
kolega. Oczywiście mamy konkretne, jeszcze tylko powiem, konkretne plany konkretnych inwestycji. Można sobie przeczytać w internecie i naprawdę nie wiem, dlaczego ci nasi pseudodziennikarze w ten sposób kłamią, bo jest cały zestaw projektów inwestycji do zrealizowania do roku 2030 przez Chiny i Rosję wspólnie. To jest dostępne w internecie. Wystarczy zajrzeć i się o tym przekonać. Czy jeszcze kolega Śmiech w tej rundzie może coś o relacjach polsko-chińskich? To znaczy... Tak, ale jeszcze dodam koledze i tutaj chciałbym uściślić, bo rzeczywiście nie wymieniłem Wielkiej Brytanii. Kolega to zrozumiał, że Wielka Brytania, no ale Wielka Brytania jako cień Stanów Zjednoczonych po prostu nie zasługiwała na wymienienie. Natomiast rzeczywiście chodziło o cztery kraje, nie o trzy. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Także tutaj to jest tylko kwestia niewymienienia jednego z elementów układu anglosaskiego. Natomiast no cóż, no, ja myślę, że jeżeli chodzi o działania z naszej strony i stosunki, no oczywiście one jakieś istnieją, bo Chiny nie mają powodu, żeby te stosunki w jakiś sposób podrywać. Natomiast cała jakby istota rzeczy leży po stronie polskiej. No i tutaj gierki pana prezydenta, no czy one mają jakiekolwiek przełożenie na rzeczywistość, bardzo wątpię. Teraz ostatnio czytałem taki list gratulacyjny, pewnie koledzy do kolegów też dotarł, mianowicie premiera Norwegii, a więc mamy do czynienia z krajem, który jest co prawda w NATO, ale nie jest w Unii Europejskiej, z gratulacjami dla premiera Li Qianga, premiera Chińskiej Republiki Ludowej. No i to są słowa, no, które raczej trudno spodziewać się, żeby usłyszeć, czy chociażby przeczytać ze strony polskiej, gdzie mówi tenże premier Norwegii o tym, że oba kraje, Norwegia i Chiny, dzielą wiele interesów wspólnych, że zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunki bilateralne, ale również światowe, i że liczy na dalszy rozwój stosunków bilateralnych, ale również stosunków, które będziemy realizować pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Także podnosi się nawet w tym liście, czy też ten premier Norwegii, pan Jonas Gahr Støre, podnosi, że w przyszły rok, rok 2024, będzie oznaczał 70-lecie nawiązania dyplomatycznych relacji pomiędzy Norwegią a Chińską Republiką Ludową. No więc nawet tutaj kwestia języka i powoływanie się na coś takiego, no to wiecie państwo, przy tych wszędzie otaczających nas zbrodniach komunistycznych, no to raczej jest niemożliwe do wyobrażenia w Polsce. Także Norwegia nawet, którą przecież no, nie mamy wysokiego mniemania, jeżeli chodzi o jej samodzielność w stosunku do polityki amerykańskiej. Wiemy, że są bardzo istotne przecieki świadczące o tym, że to być może służby norweskie uczestniczyły w atakach na Nord Stream. Jednak tutaj na kierunku chińskim potrafi chociażby poprzez tego rodzaju, no wiadomo, że kurtuazyjną deklarację, ale jednak zawierającą bardzo poważne treści, zachowywać się w sposób normalny w stosunku do takiego mocarstwa, no które przecież przez Stany Zjednoczone już w tej chwili jest niemal na równi z Rosją przedstawiane jako imperium zła, czyhające nie tylko na Tajwan, ale i na inne, że tak powiem, sfery wpływów Stanów Zjednoczonych. Także powiem tak, no przytoczyłem to dlatego, że po prostu nie spodziewam się, aby kogokolwiek w Polsce z naszych rządzących stać było na takie sformułowanie, jednak poza kurtuazją pewnego programu politycznego. Jeżeli to póki to nie nastąpi, to myślę, że mamy do czynienia tylko z płytkimi gierkami, które niczego nie zmienią. Dziękuję. No ja myślę, że to jeszcze zaraz kolega Piasta na koniec, że pewnie Polska będzie przymuszana przez Stany Zjednoczone do po pierwsze ograniczania swoich no, bliskich relacji i z Chinami, i to co wymusili na przykład na Litwie i na Czechach, czyli na przykład zacieśnianie relacji z Tajwanem. Ja przypomnę, że ten Tajwan co jakiś czas się pojawia i swego czasu, nie wiem czy panowie pamiętają, jeszcze to było albo koniec lat 90., jeszcze jak KPN był. I Leszek Moczulski ostentacyjnie pojechał z wizytą, oczywiście jako antykomunista,
do Tajwanu. I wtedy to władze polskie się z tego zdystansowały, ale to był taki gest właśnie taki na gruncie antykomunizmu. Tam są Chiang Kai-shekowcy, to my pojedziemy. Oczywiście to już jest historia. Podobno ci Chiang Kai-shekowcy to już mają po 90 lat w tej chwili. No ale ktoś jak wybiera jakąś wyspę, która ma 20 ileś milionów ludzi i rezygnuje z relacjami z Chinami, które mają 1,5 miliarda, no to jest idiotą, no prawda? Albo wykonuje polecenia. Kolega Piasta w tej kwestii, na Tajwanie kolega był? Nie, na Tajwanie nie byłem, ale byłem kilkakrotnie na terenie Chin kontynentalnych i mam wyrobioną opinię na ten temat, w przeciwieństwie do większości naszych mędrców, którzy nazywają się dziennikarzami i różne mądrości nam wypisują. Stąd też na przykład nie zaskakuje mnie to, co powiedział Mateusz na temat transferu wysokiej technologii, także luksusowych na przykład samochodów na teren Rosji. Faktycznie takie luksusowe samochody rodzimych marek w Chinach po drogach się poruszają i jakość jest dobra, nie odbiega absolutnie od jakości samochodów europejskich czy amerykańskich. Miałem okazję skorzystać, więc mogę co nieco o tym powiedzieć, ale nie chcę mówić o swoich przygodach podróżniczych, bo nie temu służy ten program. Chciałem odnieść się najpierw pokrótce do tej roli Norwegii, bo trochę Adam mnie do tego wywołał. Rzecz jasna, Norwegia jest państwem po prostu małym, pomimo dość dużej powierzchni, jest państwem niezbyt ludnym, choć bardzo zamożnym, ale przez swoją niewielką skalę nigdy nie będzie odgrywała kluczowej roli politycznej, więc jest oczywiste, że jest w pewien sposób uzależniona politycznie od Stanów Zjednoczonych. Jednakowoż zwracam uwagę, że na przykład w mediach norweskich poziom dyskusji geopolitycznej jest w ogóle o kilka klas wyżej niż w mediach polskich. Tam ta dyskusja jest rzetelna, opiera się na faktach. Dziennikarze, czy publicyści, czy komentatorzy sprzeczają się, mają różnorakie opinie, nie zgadzają się z sobą i nie jest to dla nikogo zaskakujące, nie jest to dla nikogo dziwne. W Polsce, jeśli ktoś ma opinię odbiegającą od opinii większości, opinii ogółu, po prostu od razu dostaje jakąś mało estetyczną i obraźliwą w intencji przynajmniej łatkę. Sami państwo wiecie, jaką łatkę chodzi o element odzieży i bynajmniej nie skarpetki. A wracając do naszego tematu głównego, obawiam się, że naciski ze strony Stanów Zjednoczonych na Polskę będą. One już były. Ja przypominam Państwu tak zwany Lex Huawei, kiedy teoretycznie troszcząc się o własne bezpieczeństwo technologiczne, a tak naprawdę troszcząc się o dobrostan amerykańskich firm technologicznych, odsunęliśmy od polskiego rynku operatorów chińskich, od technologii 5G i zresztą nie tylko i wyłącznie od tego. Ja zwracam uwagę na blokadę TikToka, która jest aplikacją chińską, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzieje się nie tylko w Polsce, to dzieje się w całej tej przestrzeni zdominowanej przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, także w Unii Europejskiej, bo to też jest przestrzeń politycznie i gospodarczo zdominowana przez Stany Zjednoczone w tej chwili, zresztą bardziej niż miało to miejsce jeszcze stosunkowo niedawno. Czy tego typu naciski będą? No rzecz oczywista, że będą. Obawiam się, no jestem wręcz przekonany, że polski rząd zachowa się w tym przypadku najgłupiej jak tylko może. Po dobrym starcie Andrzeja Dudy, rzadko go chwalimy, bo on naprawdę rzadko zasługuje na pochwały, ale jeśli chodzi o relacje polsko-chińskie, miał naprawdę udany debiut i mówiliśmy o nim same dobre rzeczy. No te jego gesty zostały zupełnie storpedowane przez polityków na miejscu, w szczególności przez Antoniego Macierewicza. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy przyjrzymy się dokładniej dokonaniom Antoniego Macierewicza, jego powiązaniom międzynarodowym, kontaktom, owocom jego działania i wtedy mogą wyjść bardzo, ale to bardzo ciekawe rzeczy. No rzecz jasna, w tej chwili nie mamy żadnego dostępu do źródeł w związku z powyższym. Możemy jedynie po owocach jego pracy domniemywać, komu w istocie rzeczy Antoni Macierewicz służy. I tak dalej, i tak dalej. Reasumując, bez wątpienia Stany Zjednoczone będą dążyły do tego, aby Polska jak najszybciej i jak najskuteczniej popsuła swoje relacje z Chinami. W tej chwili udało nam się te relacje zupełnie bezsensownie, jakby na przekór własnym interesom ochłodzić. No cóż, no po prostu to już się wydarzyło. Chińczycy są pragmatyczni, potrafią nad pewnymi rzeczami przejść do porządku dziennego, ale z pewnością pewne rzeczy będą nam jeszcze bardzo długo pamiętali. To, co możemy zrobić najrozsądniejszego, to trzymać się w tej chwili na uboczu, nie rzucać się w oczy i starać się, aby Stany Zjednoczone nie zwracały na nas uwagi i starały się nie wykorzystać nas w tej swojej wojnie propagandowej w tej chwili, głównie przeciwko Chinom, bo dla nich to nie jest oczywiście żaden koszt poświęcenia jakichś tam kolejnych interesów Polski, a dla nas to może być docelowo zasadnicza kwestia. To tyle, dziękuję. Dziękuję, obawiam się, że nie zostawią nas w spokoju, jesteśmy zbyt ważnym krajem geopolitycznie. A jeżeli chodzi kolega, mogą się wydarzyć różne rzeczy, bo Stanom Zjednoczonym posypał się główny pomysł. Profesor Zbigniew Brzeziński, pozwólcie koledzy, że trochę nawiążę do historii, miał taki pomysł poszerzenia Bliskiego Wschodu na Azję Środkową. Brzmi kuriozalnie, ale politycznie wcale nie było takie głupie. Chodziło o poszerzenie takiego pasa amerykańskiej kontroli. Temu służyły różne hece, które Amerykanie nam odstawili, chociażby te słynne albo niesławne arabskie wiosny. I wydawało się na pewnym etapie, że praktycznie cały teren aż do Iraku
mają, ba, gdyby nie rewolucja w Iranie, to aż do Iranu mieliby pewnie pod swoją kontrolą. No wydarzyło się obecnie coś dla nich bardzo złego, a mianowicie Iran i Arabia Saudyjska po latach wrogości, dekadach wręcz wrogości, nawiązały znowu stosunki dyplomatyczne. W tej chwili wiemy, że Syria i Arabia Saudyjska nawiązują stosunki dyplomatyczne, a zatem wszystko wskazuje na to, że Bliski Wschód, który jest dla nich absolutnie kluczowym miejscem na świecie, wymyka im, czyli Amerykanom, się z rąk. Za chwilę być może okaże się, że Europa Środkowa, która była ciekawą formułą stworzenia, nazwijmy to, frontu zastępczego, jest miejscem absolutnie drugorzędnym, na które nie ma co za bardzo łożyć sił i środków. W tym przypadku możemy mieć chwilę oddechu od tej bezpośredniej kulateli amerykańskiej. To już tyle, dziękuję. Dziękuję. No ja taki optymista nie jestem, dopóki jest wojna na Ukrainie, jesteśmy krajem kluczowym, będą naciski i Mark Brzeziński, czyli syn Zbigniewa Brzezińskiego, będzie już tego pilnował. Proszę panów, ale przejdźmy teraz do tematyki krajowej, która częściowo wiąże się z tym, o czym mówiliśmy, mianowicie to zaciskanie, nazwijmy, pasa w Unii Europejskiej i w NATO, czyli równanie szeregów, powoduje szereg komplikacji społecznych w wielu krajach. Myślę tutaj oczywiście o problemach gospodarczych, energetycznych. Jesteśmy świadkami no, bardzo burzliwych protestów we Francji, o których dzisiaj nie będziemy mówić, ale przecież te protesty są wszędzie, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i tak dalej, i zaczynają się u nas, aczkolwiek skala tych protestów jest mikroskopijna w porównaniu z tym, co się dzieje we Francji. Na przykład dzisiaj, jak rozmawiamy, była demonstracja górników, którzy protestują przeciwko dyrektywom Unii Europejskiej o emisji metanu, która Unia chce radykalnie zmniejszyć emisję tego metanu, co oznacza koniec polskiego górnictwa. Ale protestują też rolnicy i to coraz ostrzej. Okazuje się, że problem, o którym kiedyś mówiliśmy, tak zwanego zboża, no ukraińskiego, ale będącego własnością wielkich korporacji, które dalej zalega w Polsce i jest sprzedawane, a zbliżają się żniwa, no bo będą za parę miesięcy, no i ceny poprzedniego zboża z zeszłego roku nie poszły w górę, co obiecywał minister Kowalczyk, no i robi się gorąco. Co robi premier? Premier zwala na wszystkich, tylko nie na rząd, tą sprawę, która jest bulwersująca rolników. Mam takie pytanie, czy w Polsce jest możliwy no, protest różnych grup społecznych, w których uderzają te wszystkie głupie polityki typu sankcje i tak dalej, sektor przewozowy, zamknięcie granicy z Białorusią i tak dalej. No jakaś granica wytrzymałości jest. I kiedy, i to jest ciekawe pytanie, zostanie sformułowany przez tych protestujących jasny przekaz, że rząd polski kosztem interesów polskich realizuje interes Ukrainy, bo wszyscy tak ostrożnie, nie, no całym sercem oczywiście jesteśmy za Ukrainą, no ale przecież to jest praprzyczyna. Dlaczego w Polsce jest taka obawa przed sformułowaniem takiego wniosku? Kto chce na ochotnika? Kolega, ja odpowiem, bo kolega zadał konkretne pytanie. Kiedy? To ja koledzy powiem nigdy. Nigdy, ponieważ nie ma ośrodka kondensacji. A nie ma ośrodka kondensacji, ponieważ nie ma w tej chwili w Polsce organizacji politycznej, która byłaby zdolna do sformułowania czytelnego programu polskiego, czytelnego programu, który właśnie mówiłby najpierw Polska, a dopiero później jakieś sprawy międzynarodowe. Viktor Orban zajął takie stanowisko, które jest kluczowe do zrozumienia stanowiska Węgier i do tego, jak powinno wyglądać Polskie. Otóż w konflikcie rosyjsko-ukraińskim Węgry stoją po stronie Węgier. A zatem w konflikcie amerykańsko-rosyjskim, powiedzmy, bo to jest konflikt amerykańsko-rosyjski, Polska powinna stać po stronie Polski, a nie stoi. Stoi po jednej ze stron i to jest istota problemu. Żadna z liczących się sił politycznych w Polsce tego nie powie wprost, a nie powie to wprost dlatego, że chce być liczącą się siłą polityczną. Zwróćcie, koledzy, szanowni państwo, uwagę, jak gwałtownie wzrosły sondaże Konfederacji, kiedy przestała być ona partią antysystemową i zaczęła mówić dokładnie to samo, co inni. Oczywiście w tej kwestii, bo w innych kwestiach szczegółowych może mówić przecież zupełnie coś innego, to totalnie nie ma żadnego znaczenia, bo i tak jak przyjdzie co do czego, to praktyka pokaże, co się będzie w Polsce działo. A zatem reasumując, nie ma ośrodka politycznego, który byłby w stanie ukierunkować politycznie ten słuszny bunt. A poza tym skala tego buntu na razie jest mikra tak naprawdę. Francja wrze, Francja jest na
granicy rewolucji, może dużo powiedziane, natomiast no, istnieje taki moment krytyczny, kiedy bunt społeczny może zamienić się w bunt, który będzie w stanie wykrystalizować swoje cele polityczne i te cele polityczne zrealizować. We Francji skala tego buntu społecznego zbliża się do takiej możliwości. Oczywiście Francuzi w ogóle mają tendencje buntownicze, w przeciwieństwie do Polaków, którzy grzecznie przyjmują wszelkiego typu złe zrządzenia losu i biernie oczekują, że coś się wydarzy. Także Francuzi mają tendencję do brania sprawy w swoje ręce, no i właśnie biorą w tej chwili sprawy w swoje ręce. W przypadku Polaków to są incydentalne protesty. Protest kilkuset przewoźników, którzy zablokowali, czy w zasadzie usiłowali zablokować Warszawę kilka dni temu, czy protesty rolników, które umówmy się w porównaniu z protestami samoobrony, może Mateusz o nich opowie więcej, ale pamiętamy je jeszcze wszyscy z przełomu lat 90. i 2000, no to te protesty były w istocie rzeczy uciążliwe i wszyscy je odczuwaliśmy. No a te protesty obecnych rolników, szanowni państwo, no nie żartujmy sobie. A może no na pewno to dlatego, że rolników indywidualnych jest w Polsce coraz mniej, a w każdym razie tych rolników indywidualnych, którzy rzeczywiście żyją, że tak się wyrażę, z roli. A coraz więcej mamy takich rolników, którzy z rolnictwem mają wspólnego zgoła niewiele, tylko tyle, o ile pobierają od czasu do czasu te unijne dopłaty. Reasumując, nie wierzę w potencjał buntu w Polsce, nie wierzę w potencjał polityczny jakiejkolwiek zmiany w Polsce, gdyż nie ma w tej chwili w Polsce poważnej, podkreślam, poważnej siły politycznej, jak najbardziej parlamentarnej siły politycznej, która w ostry sposób byłaby w stanie przedstawić alternatywny wobec mainstreamowego programu. To tyle w tej rundzie. Dziękuję. Dosyć pesymistycznie kolega, no ale może realistycznie. Ja się zgadzam, że nie ma takiej siły i tu kolega wspomniał o Konfederacji i niektórzy wskazywali, że to była wielka szansa historyczna Konfederacji, żeby nie zagrać o 10, ale zagrać o 20%. I oni wybrali te 10 czy tam 11 za cenę dogadywania się z PiS-em. No bo taki jest w tej chwili trend. I jest taka hiobowa wiadomość dla opozycji dzisiaj, proszę panów. Po wyborach będzie rządził Kaczyński z Mentzenem. Tak, no ale to o tych protestach. Kolega Piskorski, czy rzeczywiście samoobrona miała większą skalę protestów? No bo wysypywaliście zboże na tory, a tego ukraińskiego jakoś nikt nie wysypał. No bo nie ma Andrzeja Lepera. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. No i nie ma. Tak, a to jest klucz. To jest klucz do wszystkiego i wcale ten Andrzej Leper nie musiałby nowy zaistnieć akurat wśród rolników. Mógłby równie dobrze pojawić się wśród górników. Kiedyś wśród górników był Daniel Podrzycki, może część z naszych widzów jeszcze pamięta. Też charyzmatyczny, potrafiący mobilizować tych górników. Dzisiaj nie wiem nawet, kto jest wśród górników, trudno mi powiedzieć. Ale wśród rolników są co chwilę takie efemerydy jak niejaki Kołodziejczak, które no, ludzie, którzy po prostu krótko mówiąc tracą wszelką wiarygodność bardzo szybko, bo podoba im się w studiu TVN na przykład. Bardziej niż wśród tych rolników, z których teoretycznie mieli reprezentować. Także już te ostatnie protesty rolnicze pokazały, jeśli mówimy o samym rolnictwie, pokazały w sposób bardzo wyraźny, że tam inicjatywa jest oddolna, bardzo często lokalna, nie ma żadnych szyldów. Przecież Agrounia, przechodząc do współpracy, już nie pamiętam z kim oni teraz, chyba z Szymonem Hołownią, czy z Gowinem, już nie, no w każdym razie z ugrupowaniami całkowicie obcymi polskiej wsi czy polskim rolnikom, już jest skompromitowana, chodząc do wspomnianego TVN-u i przypominając się środowiskom na przykład LGBT plus i tak dalej, też jest skompromitowana wśród tychże rolników. Takich inicjatyw efemerycznych jest dużo i to jest moja odpowiedź na pytanie. W pełni podzielam ten realizm, nie pesymizm, realizm Przemka. Z moją odpowiedź na pytanie kolegi redaktora, czy się ktoś zorganizuje. No nie zorganizuje się, dopóki nie pojawi się jakiś lider, a o to bardzo trudno, czy grupa liderów, czy środowisko, które będzie przedstawiało jasną, klarowną wizję, ale to jeszcze nie wszystko. Wizja to za mało. Oni jeszcze by musieli pokazać, że nie są nowymi Kołodziejczakami, a są nowymi Leperami. I po to, żeby po prostu być w oczach tych rolników czy innych grup społecznych wiarygodni, żeby oni rzeczywiście dali im się w jakiś sposób zmobilizować. Problem w tych wszystkich Kołodziejczakach jest taki, że oni po prostu wytracają ludzki zapał. To znaczy teraz
jeśli nawet pojawi się to ktoś ze szczerymi intencjami, sensownym programem, to sparzeni po raz 150 przedstawiciele poszczególnych grup społecznych po prostu mu nie zaufają i się wycofują. Ewentualnie organizują niewielkie protesty oddolne, o których tutaj mówiliśmy. No a cóż, a jak sądzę, oczywiście te protesty będą w jakiś sposób, powiedzmy taki finansowy, a nie systemowy, tłumione. To znaczy już mieliśmy zapowiedź a propos rolników dopłat. Komisja Europejska stwierdziła, że przeznaczy 56 milionów euro na dopłaty dla rolników, nie tylko polskich, ale jeszcze do tego rumuńskich i bułgarskich producentów pszenicy. Głównie chodzi nam o producentów pszenicy, ale problem systemowo rozwiązany nie został, bo trzeba nazwać rzecz po imieniu i powiedzieć, skąd problem się wziął. Problem wziął się z całkowicie bezrefleksyjnego, bezmyślnego zwolnienia z jakichkolwiek opłat celnych zboża przywożonego z Ukrainy. I ten problem nie jest nowy, to było do przewidzenia, że tak będzie. Wystarczyło popatrzeć, jak dużym producentem zbóż jest Ukraina, nawet w tych warunkach wojennych. Wystarczyło to wszystko choćby szacunkowo sprognozować i wtedy być może nie bylibyśmy tak chętni do tego. I ja się dziwię jednemu, tak? To w takich sytuacjach jak ta obecna, w Europie Zachodniej wszystko jedno. Europa Zachodnia może mieć gdzieś tam rolnictwo, producentów pszenicy i tak dalej, ale w takich sytuacjach jak ta dotycząca właśnie zwolnienia i całkowitego otwarcia rynku europejskiego na zboża z Ukrainy, kraje tak zwanej Europy Wschodniej, do której rzekomo Polska miała, Europy Środkowej, Grupy Wyszehradzkiej, do której rzekomo Polska miała aspiracje jako lider, powinny to zablokować. To był idealny moment, żeby podjąć współpracę, nie wiem, z Węgrami. Węgrzy też o tym problemie mówią, chociaż oni są mniejszym producentem. Z Rumunią, z całym blokiem państw wchodzących do Unii Europejskiej, żeby zablokować to obłędne otwarcie rynków na produkcję rolną ukraińską. Zresztą nie wiadomo, co zawierającą, bo już czytamy o braku kontroli jakichkolwiek fitosanitarnych, o jakichś śladach pestycydów i tak dalej. Więc no, szansa oczywiście przyspana. I politycy, którzy chcieliby być szczerzy wobec swoich wyborców, w tym przypadku wobec tych rolników, nazywaliby rzecz po imieniu i wskazywaliby na źródło problemu, a nie mówili, że my wam damy 200-250 zł dopłaty. Bo dzisiaj to się do tego sprowadza. Należy usunąć źródło. Właśnie, bo ktoś wspomniał kiedyś wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, który powiedział tak: rolnicy to są ludzie pazerni, więc trzeba będzie im coś dać i żeby się zamknęli. To jeszcze było wiele lat temu. Natomiast ja mam taką refleksję, bo kolega powiedział, że musi się pojawić nowy Andrzej Leper, ale ja uważam, że obecny establishment zrobi wszystko, żeby się nie pojawił. Nawet jakby się próbował pojawić i ktoś rokował takie, dlatego że już doświadczenia z Lepperem były dla nich traumatyczne i oni zrobią wszystko, żeby nie dopuścić do powstania nowej samoobrony. Nie wiem, czy ona by powstała, bo rzeczywiście ci ludzie, którzy są na czele tych protestów, albo są anonimowi, albo tak jak Kołodziejczak. No w tej chwili jest taka nowa inicjatywa Oszukana Wieś, ale nie wiem, kto to za tym stoi i tak dalej. Jedyne, co zrobili, to przegonili ministra Kowalczyka z targów Kielca. No to jest jakieś tam osiągnięcie. Czy kolega Śmiech zgadza się, że protesty u nas nie wypalą, nie będą na tą skalę, jak no, chociażby we Francji i wszystko się rozejdzie po kościach? Tak jest, jak najbardziej się zgadzam. A dlaczego, to zaraz kolegom Państwu powiem. To znaczy tak jeszcze wspomnę, bo Mateusz się zastanawiał nad osobami pewnymi. No, ostatnio słyszałem pana Bogusława Ziętka w radiu, tak. Ale to były jakieś takie, przypomnijmy, Solidarność 80, jakaś taka mdła wypowiedź też bez jakiegoś sensownego kierunku. A również słyszałem, oczywiście jest to związek zawodowy bardzo silnie podpierający obecną władzę. Jest taki pan Kręc w Łodzi, który od zawsze jest przewodniczącym Solidarności. Nie pamiętam, że jak mały byłem, to nie, no, wtedy był Andrzej Słowik, ale zaraz po nim był pan Kręc i o jest do dzisiaj. No i pan Kręc słusznie mówi w Radio Łódź, proszę Państwa, że no, Unia Europejska chce tutaj przejąć lasy i tak dalej, żeby nam zabrać instrument polityczny i gospodarczy i również biologiczny w dużym sensie. No i cóż, i to mówi bardzo
słusznie, po czym kończy swoją wypowiedź, że no jak wiadomo, ruch ekologiczny finansuje Moskwa. No i wiecie Państwo, no to jest takie podsumowanie, no, które świadczy w szerszym znaczeniu tej wypowiedzi o w ogóle o związkach zawodowych w Polsce, które dzisiaj są po prostu żartem. Są one żartem, nikogo nie reprezentują poza starymi działaczami, strukturami, które spotykają się tylko po to, żeby powspominać, jak to drzewiej bywało, spotkać się na mszy świętej, złożyć kwiaty w jednej z 55 rocznic albo 155. Także tu nie ma żadnych szans i niestety w przypadku braku Andrzeja Lepera jest jeszcze takie stare przysłowie, że nie wejdzie się do tej samej wody w rzece. Nie ma możliwości wejść do tej samej wody, prawda? Jeżeli coś mogłoby się stać, to musi być to coś zupełnie nowego. Jeżeli to będzie kopia, to będzie to tylko znacznie gorsza kopia Andrzeja Lepera, z której to kopii nic nie wyniknie. Ale dlaczego tak się dzieje? Otóż jednym zdaniem tylko odnośnie sytuacji na Zachodzie. Na Zachodzie, gdzie jednak, co by nie powiedzieć o wszystkich wadach demokracji, ustroje demokratyczne są głęboko zakorzenione w tamtejszych narodach, społeczeństwach, w tej chwili ludzie burzą się dlatego, że widzą niereprezentatywność władz w stosunku do swoich wyborów. A tymczasem u nas, proszę Państwa, jest przeciwnie. No przecież ci ludzie, którzy deklarują swoje poparcie dla PiS-u i dla opozycji, to oni rzeczywiście pójdą i zagłosują na tych ludzi. Więc PiS w Polsce, pomimo tego gadania opozycji tam o autorytaryzmie, o tym, że jest obrona Komitet Obrony Demokracji. PiS jest wyrazem demokracji w Polsce. Ludzie tak rzeczywiście zagłosowali. Co więcej, jeżeli nawet w zakłamanych mediach państwowych pokazują nam, że tam rozmawiają z ludźmi, a oni mówią, no teraz to jest tak dobrze, jak jeszcze nigdy nie było, to proszę Państwa, ja nie rozmawiam, nie uznaję tych dziennikarzy za dziennikarzy, to jest wszystko żenujące, ale rozmawiam z ludźmi z mojego otoczenia, również z mojej rodziny i część z nich mówi dokładnie to samo i nie są przymuszeni w jakiś sposób, że tutaj jest jakaś kamera, jakieś światło się pali i jeżeli ktoś mówi, że jest z wiadomości programu pierwszego, prawda, i w ten sposób ktoś jest, nie wiem, zaniepokojony, przestraszony i tak dalej i mówi tak jak trzeba. Nie, ludzie zwyczajnie przy stole mówią właśnie dokładnie to samo. W związku z tym jest tutaj niestety reprezentatywność i ci ludzie mają rzeczywiste poparcie zarówno PiS, jak i Platforma. W związku z tym, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rusofobia jest niezwykle nośna. Jest to ogromna żywotność rusofobii, ogromny sukces propagandy i to, co tutaj kolega na początku naczelny powiedział, zagajając tą ostatnią część dyskusji, no właśnie, że o, no tak, no bo tutaj jednak z całym sercem stoimy po stronie Ukrainy. No i tak to, dopóki będziemy stali całym tym sercem, po stronie Ukrainy, no to będzie tak, jak będzie. Jestem bardzo pesymistycznie nastawiony i podzielam pesymizm kolegów. Niestety. Dziękuję. Czyli jeżeli będzie jakaś zmiana, to przyjdzie z zewnątrz, czyli ktoś inny zdecyduje o zmianie polityki polskiej, a nie my tutaj wewnątrz, co nie znaczy, proszę Państwa, że nie mamy nic robić, bo my tutaj staramy oczywiście się... nie znaczy. Na przykład byliśmy z kolegą Piskorskim w Krakowie, gdzie przyszło 130 osób i którzy mówią, no zróbcie coś i tak dalej. No nie możemy im powiedzieć tak jak teraz, nie, że proszę Państwa, nic się nie da zrobić, bo ludzie wierzą w propagandę. Będziemy robić wszystko, żeby zmieniać te nastawienia. Proszę Panów, to było optymistyczne. Nie wiem, czy kolega Piskorski jeszcze w Michałkach powie, co gdzieś działo w Krakowie, aczkolwiek to nie był Michałek, to była poważna sprawa. To powinniśmy odrębnie o tym i to poważnie powiedzieć, ale myślę, że możemy odesłać wszystkich do obejrzenia i na naszym kanale, i na kanałach zaprzyjaźnionych transmisji z tego spotkania. Myślę, że bardzo ciekawego i zaprosić jednocześnie jutro na nieco mniejsze spotkanie, ale mamy nadzieję, że też ciekawą dyskusję do Łodzi na godzinę 16:00 Centrum Łodzi. Ogłoszenia są wywieszane na naszych mediach społecznościowych. No właśnie, ale to spotkanie w Krakowie pokazuje, że jest zapotrzebowanie jakiejś części jednak coraz większej opinii publicznej na coś innego. I tutaj to, co kolega Piasta mówił, że żadna siła polityczna, ta oficjalna, nie wychodzi naprzeciw tego, nawet ta, która teoretycznie powinna to zrobić, czyli Konfederacja. Proszę panów, oddaję kolegom głos na tematy lżejsze, a może i nie lżejsze, pod hasłem Michałki, co w trawie piszczy. I zacznie kolega Przemysław Piasta.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj mało mieliśmy tematów około ukraińskich, no może to były tematy rosyjskie, więc jeszcze raz trochę tematów rosyjskich, ale nie tylko. Przeczytałem w polskich mediach informacje na temat komentarza, którym rzeczniczka rosyjskiego MSZ, pani Maria Zacharowa, obarczyła wizytę księcia Williama w Polsce. Ja państwu przeczytam, co piszą polskie media. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa skomentowała wizytę księcia Williama w Polsce. Jak zwykle w sposób kłamliwy, nieudolnie złośliwy i całkowicie z linią propagandową Kremla. Szanowni Państwo, i cały przekaz tego tekstu jest dokładnie taki. I coraz więcej mamy w polskiej infosferze, nazwijmy to w polskich mediach, a w każdym razie polskojęzycznych mediach, takich oto tekstów, takich oto artykułów, gdzie dowiadujemy się na przykład, że Władimir Putin zrobił coś straszliwie złego albo straszliwie podłego i nawet nie wiemy za bardzo, co to było, bo autor tak bardzo ekscytuje się, żeby się od tego Putina odciąć, żeby go zokrzywdzić, że zapomni napisać, co takiego ohydnego uczynił. I tutaj też autor stwierdził, że jakby tak chyba poniosły emocje i dowiedzieliśmy się, że pani Maria Zacharowa tak nakłamała w podły, nieudolny sposób i tak dalej, ohydnie, ale niestety nie wiemy, co nakłamała. Może wcale nie było to niechcący i może autor nie powiedział nam, co rzekomo Zacharowa nakłamała, bo gdyby to rzekome kłamstwo zacytował, to wcale być może w oczach Polaków nie uchodziłoby ono za kłamstwo, a na przykład za jakieś trafne spostrzeżenie. Nie wiem odnośnie jakiej wypowiedzi był ten tekst, więc nie mogę jej niestety również zacytować, aczkolwiek polecam Państwu lekturę polskich mediów pod tym względem. Jest to niezły ubaw, aczkolwiek niczego się nie dowiecie, bo możecie spotkać się, jeśli chodzi o opinię właśnie na temat Rosji czy na temat Ukrainy, albo z jakimiś tutaj z jednej strony potępieniami i złośliwościami, albo z drugiej strony z bezkrytycznym zachwytem. No cóż, takie mamy media, za jakie płacimy i takie mamy media, na jakie zasługujemy. Widać, Polacy czegoś takiego oczekują, w związku z powyższym coś takiego dostają. To tyle, dziękuję. No ja staram się wychwytywać, proszę Państwa, tego typu, ale powinniśmy jakąś rubrykę zrobić tych kuriozów. Na przykład ostatnio było takie, że Putin zwiększył werbunek swoich sobowtórów. Nie wiem, czy ile ich jest, ale zwiększono werbunek. Kolega... Znaczy z tymi sobowtórami Putina i z chorobami Putina, to gdybyśmy dobrze zebrali, to zebrałaby się z tego całkiem niezła, komiczna książeczka, ponieważ Putin już od tego roku z ogonem przechorował wszystkie możliwe choroby, począwszy od raka, poprzez stwardnienie rozsiane Parkinsona. Naprawdę schorowany facet, kilka także chorób jeszcze nieznanych, których nasi diagności medialni nie byli w stanie zdiagnozować, a ich objawy były wysoce niepokojące. Do tego te klony i tak dalej. To naprawdę, szanowni Państwo, jest ciężka lektura dla kogoś o mocnych nerwach. Ale z tego, czy kolega się zgadza, że są ludzie, którzy w to wierzą? Rzeczywiście, że są ludzie, którzy w to wierzą, podobnie jak są ludzie, którzy wierzą, że babcie na Ukrainie strącają drony słoikami ogórków kiszonych. Także z ogórkami kiszonymi w środku chciałbym wyjaśnić, bo ostatnio była ta wątpliwość, czy to jest słoik po ogórkach, czy słoik z ogórkami. Z tekstu wyraźnie wynikało, że ogórki były w środku, także słoik bez ogórków nie ma już właściwości bojowych. Ukraińscy cyganie kradną Rosjanom, przepraszam, nie traktory, ale kradną traktorami czołgi oczywiście i tak dalej, i tak dalej. I to, szanowni Państwo, idzie w polskiej infosferze i ludzie nawet z tytułami naukowymi te rzeczy powtarzają. Ja polecam przejrzenie mediów społecznościowych. Naprawdę niebywałe, jak wielkie bzdury potrafią powtarzać ludzie z tytułami naukowymi. O, i to byłby temat. Już Bismarck mówił, 55 profesorów i ojczyzna jest zgubiona. U nas wystarczy chyba nam nawet zdecydowanie mniej. Kolega Piskorski, coś śmiesznego czy poważnego? Ja właśnie nie wiem, czy to jest śmieszne, czy poważne, ale ja bym chciał na zachód spojrzeć. Myśmy dzisiaj nie zdążyli powiedzieć o bardzo istotnych wydarzeniach na ulicach Paryża i innych francuskich miast. Pewnie jeszcze przyjdzie na to czas, bo dzieje się tam naprawdę wiele i to sporo interesującego, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że każde czasy mają swojego Ludwika XVI i tym obecnym Ludwikiem XVI w warunkach francuskich okazuje się być, no miejmy nadzieję, nie życzmy mu tego tak do końca, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron popisał się teraz ostatnio tym, a właściwie jego PR-owcy, że w sposób bardzo dyskretny, udzielając wywiadu na temat tej kontrowersyjnej reformy systemu emerytalnego, zdjął kosztujący około 80 tysięcy euro zegarek
który miał na ręce. A zrobił to już w studiu telewizyjnym i zrobił to w taki sposób, na żywo występując w telewizji, mówiąc właśnie o biednych francuskich emerytach, konieczności reformy systemu emerytalnego, że wszyscy zauważyli, jak wkłada rękę pod stół, zdejmuje zegarek, nieco taki zmieszany i występuje już dalej bez tego zegarka. Nic się nie ukryło i w czasach takich jak nasze, gdy nic się nie może ukryć, w czasach internetu, w czasach, gdy ten filmik z jego zdjęciem zegarka obiegł już dziesiątki milionów, czyli większość pewnie obywateli Francuzów, plus jeszcze obywateli innych krajów. No cóż, jakie czasy, takie Ludwiki XVI, o tak nazwijmy to. Albo zegarki. I zegarki. No, bo u nas też był jeden znany wielbiciel zegarków, pamiętacie, koledzy? Proszę kolegi, ja bym się nie zgodził, że Emmanuel Macron to nowy Ludwik XVI. Po pierwsze, my z kolegą Piastą i Śmiechem jako konserwatyści jesteśmy przeciwnikami rewolucji francuskiej, aczkolwiek Roman Dmowski widział tam pozytywy, że się narodziły narody nowoczesne. No ale generalnie wydarzenie było takie sobie, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że to Emmanuel Macron jest ostatnią fazą tej rewolucji i tak dalej. On do tej rewolucji nawiązuje, a nie do monarchii Ludwika XVI. We Francji zamiast rewolucji wolałbym wojskowy zamach stanu w stylu generała de Gaulle'a. Ja składam pokusę paradną wobec tego konserwatyzmu. Koledzy po lekturze Bończy Tomaszewskiego, czyli demokratycznej genezy nacjonalizmu, nie możemy tak do końca potępić rewolucji francuskiej, z której jednak wywodzą się wszystkie ruchy narodowe. W związku z powyższym nowoczesny naród jest w pewien sposób pokłosiem rewolucji francuskiej. No, oczywiście byłoby daleko idące uproszczenie. W każdym razie daleki byłbym tutaj od historycznych osądów. No i za Macronem chyba nie specjalnie będziemy płakać, nawet jeśli by go spotkał, odpukać oczywiście los Ludwika. No ale ja właśnie mówię, że to Macron dla mnie nie jest nowym Ludwikiem XVI, tylko ostatnią fazą rewolucji francuskiej, więc natomiast jeżeli chodzi o stosunek do rewolucji francuskiej, to stanowisko endecji kolego się zmieniało. W latach 30. już wszyscy potępiali. Tak, na przykład powieści Jacka Chońskiego. Kolega Śmiech też w tej kwestii krótko o rewolucji. No, przede wszystkim no jakim, że to konserwatystą jest Macron, no w ogóle to jest śmieszne, natomiast jeżeli chodzi o stosunek, to też ja podzielam pewne wartości konserwatywne, natomiast nigdy nie byłem i nie jestem i nie będę konserwatystą w sensie takim doktrynerskim, to muszę wyraźnie podkreślić. Natomiast podzielam oczywiście zdanie tutaj Romana Dmowskiego, tak jak Przemek wspomniał i zresztą kolega naczelny również. Pewne aspekty pozytywne bez wątpienia rewolucja francuska miała i o tym trzeba pamiętać. Natomiast te lata 30. no to oczywiście, wie kolega, wtedy przy poszukiwaniu tych wszystkich spisków Żydów, masoneria, karbonariuszy i tak dalej, no to oczywiście trudno było wtedy występować inaczej, no było to jednoznaczne, ale to nie znaczy, że było to słuszne. Niewątpliwie słuszne to do końca nie było. Natomiast ja chciałbym jednak spojrzeć za ocean i takie małe światełko tunelu i niewątpliwie no, przy wszystkich naszych zastrzeżeniach do postaci Donalda Trumpa myślę, że jest on jakąś nadzieją na to, że po prostu zdrowie mu dopisze i wygra wybory najpierw w partii republikańskiej, a potem na poziomie już Stanów Zjednoczonych. Otóż Donald Trump wystąpił z bardzo ciekawym wystąpieniem, oświadczeniem w dniu 21 marca, pod tytułem Jak rozmontować Deep State. A o tym, co wielokrotnie mówiliśmy, pisaliśmy i tak dalej. No i proszę Państwa, było tam 10 punktów, ja tych wszystkich nie będę Państwu przytaczał. Natomiast najważniejsze, oczyszczenie wywiadu i służb specjalnych ze skorumpowanych urzędników, którzy nadużywają władzy do walki z wartościami chrześcijańskimi i konserwatywnymi właśnie. Dalej, wyświetlenie fałszów i nadużycia władzy, która dzieli kraj i naród. Ukrócenie przecieków z rządu, które rodzą fake newsy i fałszywe narracje. Zwrócenie się do kongresu po ewentualnym zwycięstwie o powołanie systemu monitorującego działania wywiadu, co ma przeciwdziałać szpiegowaniu własnych obywateli i prowadzeniu przez służby kampanii dezinformacyjnych. I wreszcie najważniejsze moim zdaniem dwa punkty. Otóż zakaz dla urzędników federalnych współpracy i podejmowania pracy w korporacjach oraz wprowadzenie poprawki do konstytucji, a to jest bardzo rzadka rzecz w Stanach Zjednoczonych, ograniczającej liczbę kadencji w
kongresie dla oczywiście kandydatów i dla późniejszych już członków Izby Reprezentantów czy też Senatu. To są bardzo ważne rzeczy. Tym programem Donald Trump po zwycięstwie zamierza przynajmniej ukrócić Deep State w Stanach Zjednoczonych i tego mu należy życzyć, aby mu się to udało. Dziękuję bardzo. Ja też mu życzę, ale obawiam się, że jakby został prezydentem, to by przeszedł do porządku dziennego nad praktyką polityczną, tak jak było to w pierwszy raz, no ale zawsze można mieć nadzieję. Program jest rewolucyjny. Ja przypomnę, że jest taka teza, że od czasów Eisenhowera żaden prezydent Stanów Zjednoczonych już nie ma realnej władzy, czyli że rządzi właśnie Deep State i służby specjalne i CIA. Także Trump rzucił wyzwanie bardzo poważne. Proszę panów, na koniec mam takie, Michałek, zatytułowany. Każdy może jednak zostać ruską onucą, nawet największy ukrainofil. I powiem to na przykładzie Tomasza Siemoniaka, który wielokrotnie swoje proukraińskie poglądy prezentował i został ruską onucą. Proszę panów, a dlaczego został? Ponieważ skrytykował dwóch ambasadorów, których możemy określić mianem podżegaczy wojennych, to znaczy Bartosza Cichockiego w Kijowie i pana Rościszewskiego Jana Emeryka w Paryżu. Zaczęło się oczywiście od Emeryka. No i proszę państwa, zacytuję, co powiedział Siemoniak. Wypowiedzi pisowskich ambasadorów Rościszewskiego i Cichockiego sugerujących wejście Polski do wojny uderzają w polską rację stanu i są nie do obrony. Nie jest rolą tych ludzi nieodpowiedzialne publiczne spekulowanie. Rozsądna wypowiedź? Rozsądna. No i kto wziął w obronę tych dwóch zaatakowanych ambasadorów? Oleksandr Mereszko, szef Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy, który powiedział: szkoda, że w Polsce są jeszcze tacy politycy jak pan, którzy próbują zniszczyć stosunki między Ukrainą a Polską. I tak Siemoniak znalazł się, proszę państwa, po naszej stronie. Przypadkowo chyba, ale on jako jedyny tak ostro się wypowiedział. A więc, proszę państwa, to jest optymistyczne, że nigdy nie jest tak, że nie można liczyć, że jednak ktoś przejrzy na oczy, albo to, że ktoś jeszcze będzie ruską onucą. Dziękuję za uwagę i za udział. Kraków, żeśmy wspomnieli jeszcze raz, pozdrawiamy wszystkich, którzy przyszli na spotkanie, a jeszcze tylko powiem, że przyszło sporo ludzi zupełnie nowych. Do kolegi Piskorskiego podchodzili, mówili, że mogą udzielić pomocy w tłumaczeniu, uwaga, z niderlandzkiego. Nawet tacy byli. Powiedział, ja biegle rozmawiam i czytam po niderlandzku lepiej niż po angielsku. Co prawda kolega Piskorski mógł powiedzieć, a węgierski pan zna? No ale co? Także to było optymistyczne, a dzisiaj gościliśmy. Adam Śmiech-Pabiańcek o Łodzi. Dziękuję państwu, dziękuję kolegom. Mateusz Piskorski, Polska. Dziękuję, ale jutro zapraszam do Łodzi koło Pabianic na godzinę 16, przypomnę. Łodzi koło Pabianic, tak, bo to tak. Nie wiadomo, gdzie ta Łódź jest. Przemysław Piasta, Poznań. Dziękuję kolegom, dziękuję państwu. I Jan Engelgard, Warszawa, Dzikie Pola. Widzimy się chyba nie w pełnym składzie, ale na pewno się widzimy za tydzień. Do zobaczenia.